Jestem miłością jest filmem dosyć przykrym w oglądaniu, ponieważ zapowiada więcej niż jest w stanie zaoferować. Początkowo myślimy, że to jest historia à la Visconti, później to się przeobraża w historię kucharską, a na końcu niespodziewanie wybucha tutaj wielka tragedia antyczna. Czyli można powiedzieć trzy kompletnie niepasujące do siebie części. Niestety reżyser nie ma tej świadomości, że buduje film na nieprzystających do siebie częściach i wygląda to czasami wręcz żałośnie, ponieważ pompatyczność oraz taka koturnowość tej historii jest pierwszą porażką reżysera, który nie ma dystansu i nie wie, jak czasami niektóre niepoważnie sceny wypadają, a w jego ujęciu mają one mieć posmak patosu czy wręcz tragedii. W związku z tym, jeśli warto na ten film pójść i go zobaczyć, to tylko ze względu na Tilda Swinton, która gra naprawdę tutaj koncertowo. Gra kobietę już w kwiecie wieku, małżonkę, matkę dwójki dorosłych dzieci, która zdradza swojego męża i to jest właśnie istota tego filmu. Co się rodzi w głowie takiej bohaterki, co się dzieje z jej emocjami i jak to pięknie zostaje uzasadnione w rosyjskiej literaturze a la Dostojewski. No, film oferuje, tak jak mówię, znacznie więcej niż jest w stanie udźwignąć, ale to już jest niestety nie tylko tego filmu wada.